Witam Was na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zestaw związany z najnowszym filmem Barbie i sekretne drzwi. Jest on przeznaczony dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy gumową walizeczkę z pięknym uchwytem, który ozdobiony jest kwiatkami. Z przodu widzimy wizerunek zamku. A oprócz tego, po otwarciu naszej walizki, w środku znajdziemy laleczkę oraz 2 stojaki. Wnętrze naszego domku wykonane jest z kartonu. W środku mamy piękne ilustracje. Na górze pokazaną mamy uroczą sypialnię z pięknym łóżkiem z baldachimem. Mamy tam też szafę. Z boku znajduje się łazienka, w której znajdziemy wannę, lustro, a także malutkie okienko z parapetem. Tuż pod łazienką trafimy do salonu, do którego prowadzą schody. Mamy tutaj lustro, okno, a także szafkę. Obok jest coś na wzór jadalni. Mamy tutaj stoliczek do herbaty, szafkę z ciastami, krzesełko, a także inne drobiazgi. Domku nie da się wyjąć z walizki, jest on do niej przyczepiony na stałe. No i stanowi to pewien problem, gdyż nie będzie on samodzielnie stał, za każdym razem domek się przewraca. Do zestawu dołączone zostały 2 stojaczki, fioletowy i różowy, które umożliwi naszej lalce samodzielne stanie. Oczywiście lalka to mini księżniczka Alexa. Jest ona bardzo podobna do naszej klasycznej Barbie. Ma długie plastikowe włosy, które upięte są w malutką kitkę. Na głowie widzimy różową koronę. Twarz jest bardzo sympatyczna, uśmiechnięta, ma delikatny makijaż. Poniżej mamy charakterystyczny różowy gorset z kwiatami, a dolna część to piękna, kolorowa sukienka, którą możemy ściągać. W sypialni, a także w łazience mamy 2 specjalne wypustki, do których przyczepić możemy nasze stojaki. Do wybranego przez nas stojaka możemy przyczepić lalkę. Wystarczy włożyć jej nogi w otwory, dzięki czemu Alexa stoi w swojej sypialni. Walizka z ukrytym domkiem, który pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, nie zrobiła na mnie najlepszego wrażenia. Może na samym wstępie faktycznie prezentuje się nieźle. Mamy tutaj ładnie wyglądającą walizeczkę, jest ona bardzo lekka, uchwyt jest dobrze wykonany, całość prezentuje się nieźle. Niestety, czar pryska, kiedy otwieramy naszą walizkę. Całość zrobiona jest z tektury, jak wiemy, że tektura dosyć szybko może się zniszczyć. Chociaż ta akurat jest dosyć twarda. Wnętrze może jest ładnie namalowane, ale nie mamy tutaj żadnych dodatkowych elementów wystroju. Nie mamy dodatkowych mebelków, ani niczego, co moglibyśmy umieścić w środku. Stojaki dołączone do zestawu są tylko 2. Dodatkowo nie możemy ich przesuwać w inne miejsca, mamy wyznaczone 2 konkretne, czyli Alexa nie będzie mogła stać ani w salonie, ani w jadalni. Laleczka owszem, prezentuje się ładnie, jest ładnie wykonana, ma ciekawą sukienkę i wygląda jak miniaturka księżniczki. I chyba tylko ona ratuje ten zestaw. Ja oceniam go na 2 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, dzielenia się Waszymi opiniami, a także do oglądania pozostałych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!